bo dzisiaj zagramy sobie w Paydaya, a zagramy sobie w misję Car Shop. Tą misję, z którą Diabeuu jechał sobie drogą krajoznawczą, a Plageusz wybił szybę. Dzisiaj tak zrobimy sobie tą misję na naszym ulubionym poziomie trudności, czyli Death Wish. I zobaczymy, czy nam się oczywiście uda, bo jak wiadomo, na Death Wishu łatwo sprawą to nie jest. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Łatwo sprawą być to dobra. Nie ma. To tak, no. Nie tak, strażników z tyłu nie zabijamy, ponieważ musimy oszczędzać ciała. Sprawa wygląda taka, że musimy wejść od tyłu, nie zabijając nikogo najlepiej. I dostać się po prostu do środka. Widzicie, tu strażnik już jeden patrzy się. No jest. Nie, chodźcie środkiem wejdziemy, nie wyciągając broni. O, już zjebałem. No, ty diabeł. Już zjebałeś, po co? No. Diabeł, to sobie tam możesz się zdjąć? Nie da się. Nie, no nie może. To diabeł, ty sobie tam stój, a my sobie pozwiedzamy w środku. No, zawiecie, zlecie, zobaczę, czy jest. Zobaczymy, czy tu drzwi są otwarte. No. Co jest? Zobaczmy, czy jest. Bo dużą wykrywalność masz widocznie. Nie, przeszedłem perfidnie obok niego, wiesz? No dobra. Dobra, restarci. Dobra, restarci. No tak, to będzie sporo restarcików dzisiaj. Miejmy nadzieję, że nie będzie sporo restarcików, bo jesteśmy ogarniętymi ludźmi, robimy tę misję profesjonalnie na Ledwishu. I czy zrobimy na tą misję... Ty, to może niech Hades poczeka przed wejściem troszeczkę, ma to nie, jak nie będzie wchodził strażników, to go nie zauważam, tylko niech biega bez przypału. Strażnik we mnie wszedł. Aha, no. Wszedł od tyłu w niego, nie spodziewał się tego. Tylko poczułem. No, poczuł po prostu. O, weź go poczuj. Dobra, nie kupujcie bodybugsów, bo ten, Hadesiak, ty miałeś mieć bodybugsy, a widzę, że wziąłeś amunicję. No nie, dobra, mam też bodybugsy. Tak? Tak, bo ja mam perki, co mam dwie rzeczy. A, no spoko. No i powinienem mieć. Dobra, z tyłu jest tak, z tyłu jest strażnik, ale nie ma sensu. Wchodzimy przez środek, po prostu omijamy wszystkich strażników, czasami z tyłu jest otwarte po prostu, co nie wiem, wtedy jest łatwiej. Nie zawsze, ale czasami tak jest. Jak nie będziecie się zbliżać do strażników, to oni was nie wykryją. Dziękuję za informację. Zamknięte lipa. Zamknięte. Z drugiej strony nie ma przejścia. Tutaj w sensie. Jest otwarte. Jest otwarte, ale chuj, no wchodzimy, żeby zobaczyć. Dobra. Przynajmniej. A na górę nie dostaniemy się, wiecie co? A tu kamera jest? Bo jak nie ma jest kamera. Uważaj, strażnik, ale da się ją zalupować, dobra. Ej, Plaga, robimy tak. No. Jest tu kamera. Kamera. Dobra, jest tu kamera, chodź tu Plaga, zalupujesz ją, otworzysz szybko drzwi i hej. Da się ją zalupować na pewno? No kurde, jest to pancerna. No nie da się. Da się. Próbuj. Jasne, że tak. No ja ale musisz założyć tłumik. A, no tak, dobra. Strażnik jest tu. Dobra, jest dawaj tam. Szybciutko. No dawaj. Lupują i dobra, otwieraj drzwi za 3, 2, 1, już. Już. Szybko, otwieraj drzwi. Ona tak pisze. Preparing mask, kurwa. Co, strażnik się coś... Oj chuj, nie, strażnik nic nie. Laseczka, bo to piszcie, że jest zlupowane. Weź się ogarnijcie, Plaga, połóż ją. Połóż tę laseczkę. I zwiąż. I ciągnijcie ją na górę zaraz za mną. Dobra, ale to piszcie strasznie, że jest zlupowane, dobra, nie? Szybko. Już się włącza, biegajcie. Ale laseczkę zobaczysz. No, ale dobra. Drugiego lupa zakładam już. Drugi lupa, nie zakładam już. 3, dobrze, strażnik zakłada. Leci. Dobra, zdążymy. A teraz już nie piszczy. Uff, udało się, ale fakt. Dobra, jesteśmy. A crazy shit. No, udało się. Ale zapiszczało, co nie? No, strasznie piszczało, ciekawe, to jest może przypadek jakiś, nie? No, może jakiś przypadek. Dobra, wchodzimy teraz od góry. Dobra, a czekajcie chwilę, coś muszę sobie zwiększyć, bo... Albo chodzi o to, że w trakcie zakładania lupa ty wszedłeś na... No może... To się pikało. Dobra, teraz tak, pamiętajcie, że mamy 4 strażników, ale głównym naszym znalazcą musimy znaleźć... To jest menadżer, dobra, poczekajmy chwilę, bo tutaj musimy poczekać troszeczkę na tego menadżera. Znaczy musimy go zlokalizować. Otwierać dach czy coś? Czy nie ma sensu? Nie, może tego strażnika zabije w sumie. Jeden będzie mniej, jest z kuchni. Zabiję go. Dawaj, zabijaj go w kuchni, to tak, oczywiście. Odpowiadam na pager. Mamy 4 strażników, więc to jest najbardziej korzystna sytuacja, jakaś może być tak naprawdę. Grunt tylko, żeby fajnie by było, jakby dziś tu się pojawił nasz kochany menadżer. Strażnik idzie drugi, ja uważaj. Na dole. Może wam wejdzie do kuchni. Nie, na górze jest. Dużo. U mnie tu w ogóle ten... Hadesiak przez ścianę przeszedł, także... A. Dobra, drugi strażnik. Tych na górze strażników bym się pozbył, bo oni będą nam przeszkadzać ogólnie. Ale jest wiesz... menadżer, poszedł na dół. Pamiętaj, że już szyby nie zbił. Chociaż co chodzi, to dobra, poczekaj. Jest, idzie. Tak, pamiętajcie tylko, że jak zabijacie strażników, to nie trafcie w szybę, bo szyba automatycznie powoduje włączenie alarmu. No. To jest bardzo ważne, dużo osób. Dobrze, nie będę dość strzelał. Istotne. No. Chodź, kochani. Strażnik ten. Dużo strażników jest na górze, odcofnijcie się, 4 strażników jest chyba na górze. Musimy, musimy mieć fartę z menadżerem nie jest łatwa sprawa, ale on jest na dole, uważaj, podchodzi pod ścianę. Ale nie zawsze jest na dole, czasem różnie, co nie? Bo on se chodzi, widziałem, że se chodził, był na górze, poszedł na dół. Może tak być. Idzie jakiś tu, jakiś typ idzie. Weź. W garniturze czarnym. Weź go, połóż. Przyszedł do nas, patrz. No. Super, co za ziomek. Dobra, mamy kejkardę, super. Ale zrzut, typek. Weźcie go na górę troszeczkę bardziej. Słuchajcie, słuchajcie. Dobra. Połóż go. Lewa. Mamy. Mamy karty, mamy wszystko. Tu jest strażnik, poczekajcie jak sobie pójdzie, kupuję jakieś automaty, kupuję jakieś mleko w automacie. Mleko w proszku po prostu kupuję. Dobra, poszedł sobie, weźcie ten, schowajcie menadżera, no dobra, niech sobie. Dobra, kto ma keycard? Diabeuu, jak tam dojść? Poczekajcie, tu jest dużo ludzi, niech sobie tam pójdą, jest jeden cywil. Ale to jeden niech idzie tylko. Tak, ale cofnijcie się jeszcze, niech sobie wszyscy pójdą. Niech się tu spokojnie zrobi, bo jest na razie Diabeuu, wiesz gdzie jest ten pokój? Z informacjami? Chyba tak, to jest ten, gdzie są te komputery, tak? Kuchnią po lewej stronie. Nie, tak. Bez komputerów. Takie biuro jest duże i tam na tablicy będzie nazwisko i to nazwisko musisz nam podać. Dobra. Za kuchnią po lewej stronie. Uważaj, strażnik idzie, schowaj się w kuchni. Schowaj się w kuchni, tam gdzieś za półeczką. Jak wejdzie do kuchni, to go najwyżej zabijesz, nie? Ja pójdę na dół, do tego dolnego pomieszczenia, a ktoś niech idzie do górnego. No, to za chwilę. Będzie ciężko, nie? Ja pójdę do górnego, ale dobra, poczekaj, niech ten strażnik pójdzie. No. Dobra, dawaj, wchodzisz tam i otwierasz teraz, Diabeuu. Wchodzisz, wkładasz ten, wejdź do pomieszczenia, świetnie, schowaj się tam i przeczytaj, zobacz co tam jest napisane. Na tablicy. Amy Herman. Amy Herman? Tak, Amy Herman. Idę zobaczyć na górze. Dobra, patrz skóra. Ja się na razie nie ruszam, nie? Diabeł się schowaj gdzieś, nie? No w biurze jestem schowany. To ja będę pilnował ciała. No, pilnuj ciała, znaczy zakładnicy. Muszę poczekać na razie jak strażnik sobie pójdzie, bo akurat tam kampi. No nie żyje. Co ty zrobiłeś? Kto zabiłeś zakładnika? Nie. To co za ciało? No, a, to jest strażnika. Ja się już wystraszyłem, mówię. Menadżerem mogę sobie jeszcze pogadać. O, pogadaj się z nim. Cześć. Co to? No co? Pogadaj sobie z menadżerem. Je zajmij, czy nie ma? Masz jakąś, czy to jest ten najdalej oddalony pokój? Nie no, nie wiem, bo nie mogę tam wejść, bo co... Ej, cywil tu idzie. Kurde, co zaraz zjemy. To zaraz go złapiemy. Niech tu zejdzie trochę niżej. Niech zejdzie trochę po schodach. Będzie ciężko. Chodź tu. Dobra, mam go. Ej, weź go, weź go poprowadź tu na wyższe piętro, Hadesiak. Tych tak samo menadżera, dobra? Jesteś pewien, żeby strażnik mi tu nie przyszedł? Nie, bo na górze zamknięte drzwi są. Na górze są zamknięte drzwi, to on tam nie wchodzi. Znaczy, jak strażnik będzie szedł po mleko, w ogóle nie mogę się na razie dostać do tego pokoju kontrolnego, bo za dużo tu ludzi chodzi, co nie? No i cholery ich tu jest. Dobra, jestem. Dobra, sprawdzam. Jak było? Amy Herman. Amy Herman, no. Tylko najgorsze, że oni chyba mogą zobaczyć jak się hakuje, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Tak, mam! Amy Herman, mam. No to git. Masz, no zajebiście. Dobra. Hakuję. Idzie jakiś cywil, uważaj. Tylko, że oni mogą zobaczyć jak się hakuje, tak? Tak. Mogą, dobra, trzeba musisz pilnować, że jest strażnik żaden. Idzie jakiś cywil do ciebie, cywil. To nie, to źle. Cywila to na glebę, nie? Chodź tu. Ten jakiś tam drze na tych... Stoi w tym... Come on, no. Ej, mówcie mi jakby coś tam... Plaga, weź coveruj ten... No ja tu patrzę z tego, jak coś przechodzi przez ścianę, to ci będę mówił. Tak co będę widział. Bo ja tu sobie jestem w biurze, co nie, ale jakby coś tym korytarzem Plaga, wiesz? Tym korytarzem na wprost, jakby się wychylisz, tu jest cywil, za ścianą jest cywil. O, i idzie ten, ochrona. Dobra, Diabeuu, ty się tam schowaj. Dobra, grunt, żeby oni tu nie wbili po prostu, bo jeśli nikt tu nie wbije, to... powinien przejść obok, nie? Idzie, widzisz go. No i chuj, nie mów, że tu wchodzi. Wchodzi. Dobra, to zabiję go najwyżej. Zaznaczać, kurde. Pyrka. Leży. Dobra, pakuję. No i bodybaga pakuję, jeszcze bez muszę tragedii na ja idzie jeszcze jeden. To jakby drugi szedł, to musi ktoś mi pomóc. To ja tam lecę, spoko. Dobra. Dobra. Nie, przeszedł prosto, spoko. Nie, idzie w ogóle. Nie, wszedł tam, dobra. Szybko. Wow, no serio? Aha. Plaga. Zły tłumik mam zamontowany. Piotrek! Żartujesz? Nie no poważnie. Kurde, co mam za tłumik, a i tak był hałas. To jest jakiś tłumik nie tłumiący, tylko jakiś, wiesz, inny. Taki jak ja to strzelam. A. Dobra, powtórka. Najlepsze jest ładnie... to, że na drugich pistoletach mam ten cichy. Ale ładnie, ładnie szło. No. Ładnie szło, szkoda, super było. Już mieliśmy wszystko prawie. No to było już rzeczywiście misja, nie? No, już była bardzo ładnie zrobiona. Było misja. Bardzo dobrze, ale przynajmniej znamy wszystkie rozkłady. Dobra. To będzie chyba, tym razem będzie Plagus, już był Łobuz, alchemik. Pierdoła straszna, nie? Coś ten, bardzo pierdoła. Ja zdupczyłeś, mordo. Musisz zmienić teraz ten tumik. Dobra, nie, będę właśnie... strzelał z innego pistoletu i tyle. Plagusie, ale zobacz, czy ty możesz, nie możesz sobie... Nie mogę teraz zmienić, mam inny pistolet, spoko i teraz tumik, dawajcie, startujcie. Dobra, startujmy. Dobra, misja ogólnie, no, prawie się udała. Ten... Prawie się udało. Menadżer sam do nas przyszedł. Miło, bardzo miło ze strony menedżera, że sam do nas przyszedł, w sumie nie musieliśmy nic robić. Prawda? Też, że drzwi były otwarte, to było git. A, omijamy szerokim łukiem. Nawet jesteś kobietą. Luz. Nie. Tak, a o co chodzi? Luz. Zamknięte. Dobra, szybko. Plaga. Tak jakby to laska patrzy na nas z okna. I tu jest patrz. Kampi. Kampi. No może tak będzie stać, co nie? No ale teraz poszli ci, także lupuj. Dobra, lupuj, nie zobaczycie. Jak zobaczy, to na twoją odpowiedzialność. Dobra, na moją odpowiedzialność. Ja sobie lupowałeś? Sam. Lupuj, lupuj. Nie, ja otworzę już. Ja już biorę. Dobra, no po co? Tutaj tylko ja mam maskę. Tak... Ja też mam już założoną. Jedzie jakiś cywil w tym kierunku. Może to pakujcie się już do klatki schodowej. Dobra, jest otwarta, otwarta. Siup. Szybko. Git, jest git. Nikogo nie zauważył. Dobra, zakładam maskę. Góra jest zamknięta. No to góra nie jest zamknięta, bo tam będziemy chować ciała. A? Sprawdzajcie menadżera. Mam menadżera, jest w pokoju z tym. Pokoju z ale tym, dobra. Jest. Tak, jak będzie się zrobić trochę spokojniej, to trzeba go zgarnąć. A, jeszcze zmienię pistolety, tak. No, pamiętam. No. Wydać. Jest najgorzej, że nie wiem, zobaczymy czy on się rusza, bo może się rusza, co nie? Jeśli stoi, to będzie trzeba tam wbić i kurde... Kurwa, jest 6 strażników na górze, nie? No, możemy ten, strażników kilka, jak wejdą do kuchni, możemy wykończyć jakiegoś strażnika, co nie? No. Możemy, to by było dobre. No, ale tylko w kuchni. No najlepiej w kuchni, bo tak to jest ciężko. A on się nie rusza, tam stoi cały czas, także w sumie spoko. No to będzie, ale tylko to w takim razie będzie trzeba tam dwóch jest cywili obok siebie, bo jeden patrzy w kuchni. No ale drugi... to wiesz, to już bez, tam bez problemu. Tak. Idziemy i będzie trzeba ich położyć po prostu. Menagiero. Terapiero. Watch out, guard! Trzeba mam iść i ściągnąć od razu tutaj do klatki schodowej, nie? Tak, to musi być spokojnie trochę, bo na razie widzisz. Oj, strażnik idzie sobie. Idzie jakiś cywil. No widzę. Nie no kurde, za dużo tych strażników. Od chuja jest tu teraz. No, trzeba będzie coś z nimi zrobić. Ogarniamy cywila, idzie do nas, cofnijmy się. Tak, tak. Ogarniemy go jeszcze, niech idzie dalej. Niech wejdzie na schody. On wejdzie tutaj, no. Niech wejdzie na schody w ogóle. I dopiero wtedy. Połóżcie go teraz. Połóż go. Ale ładnie. Wiążcie go. Ty no, gdzie on idzie? Co się odpierdala? Przepraszam bardzo. Dobra, mam go. I ale chamstwo. Chodź tu. Ale Plaga, jesteś niemiły gości, przyszedł na klatkę schodową, ty do niego down, down! Dobra, no tak, jest teraz mota, żeby zrobić to z tym, chyba. Chociaż już nie, poczekaj. O, wyszła ta, wychodzą ci od komputerów. Strasznie dużo cywili. O, idą sobie cywile, tych dwóch cywili. Tutaj idą? O, teraz będzie dobry moment, dobra, atakuję. Atakuj, tygrysie! Ręce do góry! Już, leżeć! Dobra. Leżeć, madafaka! Leżeć, madafaka, powiedziałem! Leżeć! No leżeć, powiedziałem! Idzie w tym kierunku, poszedł na dół. Dobra. I co? Mogę ich zabrać? No, chodź. Masz umiejętność na dwóch? Nie, zobacz, nie ma, szybko, zabieraj drugiego ktoś. To ja biegnę. Ej, chyba strasznie do góry będziesz szedł. Szybko, będzie pizda. Idzie. Gdzie? No chodź, ziomek. Szybciutko. Dobra, jest git. Mamy! Dobra. Bardzo ładnie rozegrane, powiedziałem. No. On nie chce na górę ich zabierzcie. Dobra. Jakiś jeden civil tu wchodzi tylko, tak? Że spoko. Dobra, jest jeden strażnik. Wszystkich tu możemy ściągnąć. Dobra. Musisz otworzyć pokój, będę. Tak, zaraz jak strażnik chce pójdzie, to pójdę otworzyć drzwi. Ale go na schodach wziąłeś, nie? No. A co? No taki jest. Niewygodnie mu będzie. Idzie cywilny, Daj mu spokój, co cię obchodzi, to jak mój. Ty masz kartę, więc możesz tam wskakiwać i dawaj. Jakby Cywisz poszedł do was, to weźcie go tam połóżcie. Poszedł do komputerowego, wszedł. Do komputerowni, dobra, ja już wejdę. Idź do komputerowni? Ten, Bob Rogers. Bob Rogers? Uważaj, bo to jest cywil. Wiem, no chcę go położyć. Dobra, weź go połóż. Mam Bobcia Rogersa, mam Bobcia Rogersa. Dobra, to hakuj i dawaj tego cywila. Uważajcie, dobra. Strażnik, ale poszedł w drugą stronę. Dobra, jak mogę iść? Tutaj... Możesz iść wstępnie. Szybciutko, zabieraj go. To jest tutaj zaraz, więc będzie trzeba w chuj pilnować. Bo nie odchodź za daleko, bo on się pogubi. Blisko niego się trzyma. No idę. Mówcie, jakby ktoś szedł korytarzem, bo ja pilnuję na razie jest luz. Ja pilnuję drugiego, z drugiej strony. Dobra, ja tutaj... Halo, Przemek! Przemek! Wołaj, na F wołasz. No i zauważysz, no i dupa. Kurwa mać! Kurde, znowu a gościu się zblokował, nie? Na środku nagle. No ale ja. Wiesz co, trzeba było go w sumie zostawić tutaj, bo tutaj i tak było... Tutaj i tak się hakowało, to w sumie mógł tam leżeć, tak sobie teraz myślę. Prawda. Dobra, jeszcze raz. Dobrze idzie w sumie, nie jest źle. No nie ma misje prawie zrobione. A teraz już było, wiesz, no kurde, a że się zblokował akurat, kurwa, na samym środku korytarza, nie? No dobra, to trzeba iść i klikać cały czas. Prawie to zrobione mamy, co nie? Trzeba na niego cały czas klikać i jakby rozkazywać mu, cały czas musisz do niego krzyczeć. Ty gnoju! Chodź tutaj, down. Ty downie. No, ty downie. Kolejne dobra, nie kupujcie tych dodatkowych rzeczy, bo są niesamowite. My sobie będziemy ciekawe, co to jest. Co? Kwietniki. Tam wrzucasz ciała. Wyposażyłeś właśnie sklep z zakładami w świetniki dodatkowe. To jest dobra idealnie, na mój koszt. No, na twój koszt. Specjalnie kupiłeś właśnie zakład samochodowy, nie miał świetników i ty im kupiłeś, to nie inwestor. Inwestycja to jest taka, mówię ci. Zainwestowałeś w ten świat. Kradnę wam auta, ale kupię wam śmietniki. To dokładnie. Taka inwestycja właśnie. Dobra wymiana. On jest no stary, najlepsza. Dobra, no to szybko Plaga. Wiesz co, mi się wydaje, że to cały czas będzie teraz zamknięte. No, dobra, Diabeuu, nie zakładaj tym razem. No nie zakładam. Ja już to ogarnę. Wy tam sobie patrzcie wszystko. Chyba, że Lasia się skapnie, nie? Ja z nią pogadam. Elo, mała! Cała szprota. Za oknem, ale nic nie ogarnia. Nie, jednak ogarnia. Właśnie to weź się ustaw tak, żeby... No przecież mnie ktoś zauważył. Nie widzisz, że... Ona się zastanawia... Look at my big booty! Big booty. A, u mnie się wyświetlił wykrzyknik normalnie, nie? Już. Nie, ona nie ogarnęła. Ona nad życie, wiesz? Nie była pewna swojej decyzji. I tak, czy ja wyłączyłam żelazko w domu? No to było coś takiego właśnie. Aha, to dziwne. U mnie już był cały wskaźnik, zrobił się na czerwono. Co, teoretycznie bez maski mogę na tym piętrze chodzić, czy... Tak. Możesz tam iść. Nie. Tylko na strażnika górnym, nie możesz wejść. Nie, właśnie na górnym nie może. Na górnym jest zakaz. Przecież na 100%, bo tam gościu na dole stoi. Bo strażnik jest na dole, no. On jak cię tu zauważą, to nie, klipa. Tylko na dole można chodzić bez maski. Watch out! O chuj. Uważaj. Dobra. O Boże. Strzelaj. Ładnie, biegnij. Tam bierz. Bierz Pager. Ogarniam Pagera. I od razu go do torby i dawaj nam tą. Tak, zobaczcie. Diabeł odbierzesz torbę? Ja to czekam. Mało brakowało i szyba by poszła. A ta to jest chyba wewnątrz, to chyba luz. Ale nie, chyba wszystkie tu działają tak samo, wiesz? Tak. Dlatego trzeba mega uważać, jak się na szybę, w stronę szyby strzela. Dawaj torbę i wszystko będzie cacy. W ogóle brudna szyba z krwią mnie, to ona nikt nie zauważy. Nie, to jest wystrój. Trochę, nie? Oj, tam, kawa się rozlała. O już, patrz, umyta, widzisz? No, faktycznie umyła się po prostu. Ej, ale pani menedżer! Ej, może być pani menedżer? Nie może, ale ładna. Ładna pani menedżer, dawaj ją. Idzie do nas, chodźcie na schody, bo ona... Poczekamy, ona... Gangbang! Ona już czuje, że idzie na schody, się przywitać z nami. Chodź tu. Halo! Chodź kochanie, chodź. Czego jesteś dziewczyno, ja wiem, pazdam. Może się rozmyśliła jednak. Nie, chyba nie myśliła się, chyba poszła do zrobiła lewego i poszła. Nie, może myśliła się. Nie poszła instynktownie do kuchni, nie? O, strasznie. Strażnik jest. Nie, poszła sobie zobaczyć. Instynktownie do kuchni? Seksizowska świnio? No, patrz, nie pójdzie do nas, pójdzie. Nie pójdzie. Poszła do strażnika. Nie pójdzie. Ale idzie strażnik. Może oni mają romans. Może go sprzedać. Roman i Sonia. Roman. Poczekaj, niech tu podejdzie na leżak. Idzie na... A nie, on tu wchodzi? Nie wchodzi. Dobra, sprzątnę go. Obrócił się, poszedł. Albo tak. Nie, dobra, bo drugi jest tam. A drugi tam jest, przypał troszkę. No. O, poszedł tutaj. O, tu już można go ściągnąć. No można, ale... ale się rozmyśla, wiesz, on jest taki... Patrz, on jest taki, nie wejdzie. On jest taki... tacy myśliciele. No, to jest taki myśliciel. No jaki pojeb, nie? On zakręca się. Dobra, dole, widzisz, nie mam celu w życiu! Właśnie się rozejrzę się tu trochę. Na dole jest laseczka. Kurde, wiem, że jest menadżer, on się tu rozmawia. Aha, tutaj to przypał straszny, najgorzej. To jest najgorzej, ale da się ich wszystkich tutaj położyć, tylko że trzeba ogarnąć, żeby strażnik akurat nikt nie szedł. I trzeba ich potem schować gdzieś. To nie? Gdzieś się zaznacza? No to ten, trzeba spróbować, F się zaznacza. Tylko, że tu dużo dodatkowych cywili se chodzi, co nie? No. I to jest problem, strasznie dużo dodatkowych cywili tu se chodzi. Spróbujmy to zrobić, jak się nie uda, to nie, bo to jest trudne. Dobra, jest mega zła pozycja. Otwórz tam drzwi. Paczka! Paczka! Schowamy ich tutaj w tym biurze, dobra? Nie będziemy ich nigdzie dalej wyciągać. O ile się położą, nikt nic nie zrobi. Strażnik jak będzie wchodził tylko po... A to? Patrzcie, ile to jest tych. Patrzcie, kapują się. Strażnik. Do biura. Stronijmy może tego strażnika najpierw. Do biura, do biura. Nie, on się cofa, kurde, co za zjeb. Dobra. Nie, on tu wszedł, stronijmy go. No, na glebę go od razu. Nie mnie go. Ciebie nie zbij, dobra. Nice. I co? Odpowiadam na pager. Nagle jest kobietą, strażnik. No nie? Ale tu wiesz, może ma chore gardło. Albo jaja w dupie. Jak tam to wygląda? Dobra. No trzeba całą trójkę ściągnąć. Znaczy ich tam jest chyba czwórka ogólnie, wiesz? Jeden chodzi luzem, a trzech gada. To jest przerąbane. Ale nie ma strażników już chyba na górze. O, ten luzem idzie do nas. Spoko, poczekaj na niego, niech przyjdzie. O. O kurde, co tu robi strażnik? Na schodach? Na jaki huk był, czym ty do niego strzelałeś, człowieku, z karabinu? Ale nie, w ogóle ja nie wiedziałem, co to jest. Zaskoczył mnie tak fuj. Dobra. A czyli ty do niego strzeliłeś? Nie, on do mnie strzelił. Bo jak w ogóle zaskoczył mnie, wziął mnie od pleców, co nie? Od pleców go wziął, to już strażnik. Nie, no dobra, zaskoczył mnie, moja wina tym razem. No to jeszcze ja nie zepsułem. Wcale niełatwa mapa jest troszkę. Ale kilka razy już to mieliśmy, kurde. Ale nie, teraz mieliśmy trudną sytuację, bo kurczę źle nam się ustawił menadżer, no. Dwa razy do nas przyszedł przecież wcześniej, czy tam raz. No. Dobra, dawajcie, hops. Teraz przyszedł, teraz się w pokoju ustawię, to wiesz. Chodź menadżer, chodź. No. Czego chcesz walczyć? No ja wiem. Kikarda, kikarda, no właśnie o to chodzi. Rady jest laseczką i szuka kikarda. Halo? Uwaga na strażnika, żeby nikt tego nie wszedł. Trzymacie klucze. O, ile tych to są każdy będzie lepiej. O kurde. Ile ich tu jest, nie? No. Dobra, lupuj szybko, Plagusie. Lumpa. Pa, jak się stoi, pa! Strażnik, stój! Strażnik. Hello! Cześć Romek, daj mi spokój. Dobra, chodźcie dookoła jakby coś. Co tu się dzieje? Nie, on se spójdzie, to wtedy zlupujesz. Tylko nie wiem, ale chodzi o to, że przed nim uciekać, nie? Na blisko, że nie. Stam postawię sobie tutaj. Nic nie podejrzewam. Bardzo ładne czapki sprzedajecie, naprawdę fajne. Patrzcie, takie z daszkiem, nie? Gdzieś jakieś czapkę z daszkiem. A jeszcze, patrz jeszcze ten zegarek tutaj. Patrz, ma opaskę na rękę. Ej, czapka! Nie trzeba przyklejać. Ej, jeszcze kolano z notesem. Z notesem, takie stylowe. Jaka czapka ładna. Mi się najbardziej ta czapka jednak podoba. A tu jest BMW jakieś stoi, patrzcie. BMW. Uważaj, idzie do was. Hadesiak, idzie do ciebie. Rozmyślisz. Hej, hybryd. Plaga teraz, szybko. Idzie następny, a nie on tam automat. Dobra, szybciutko. Naprawia automat, po godzinach jest technikiem mechanicznym. Ej, maleńka! Jak tam? Ale niczego nie podejrzewa. Nie, ona tylko kolory sprawdza. A, ona sprawdza. Widzisz jej oczy, ona... Który czarny? Który czarny jest bardziej czarny? No pewnie się zastanawia, co nie? Bo tu różne czarne są. Czy ten żółty jest żółty, czy... przyżółtawy? Dobra, chodźcie. Otwarte drzwi są. Ale tam są do śmietnika. Wiem, ale tam strażnik może wchodzić. Nie, tam są zamknięte, wiesz, z drugiej strony. Chodziłeś? Tam. A czy nie teraz, ale wcześniej tam byłem. Tam powinna być kamera. No patrz, ten murzyn stoi, kurwa, siedzi nawet. Dobra, to sprzątniemy chyba, co nie? O chuj, no to sprzątniemy ją szybko. Albo nie, albo tak. Jednak trzeba ją sprzątnąć. Niezdecydowany Bladeusz. Zauważyła, nie? Chodź, laseczka. Nie wiem, czy czasami nie lepiej zabić tych cywili, żeby po prostu zanim oni, bo oni... właśnie, szybko. No to dupa, i zbiłem szybę zresztą, zacznijmy od tego. Ale nie włączył się alarm. To nie. No jest spokojnie. Nie, kurde. Trzeba tych cywili tutaj jak siedzą, to trzeba ich ściągać, bo to jednak... no, za dużo botaniny jest. Za dużo zabawy jest. Tak, co rzeczy, no ja wiem. Do baku i lecimy. Na glebę i jazda. Dobra, teraz to zrobimy. Tak właśnie wyglądała rozgrzewka w stylu naszej ekipy. A dzisiaj to robimy. Pół godzina. No. Tak. Po rozgrzewce już jesteśmy. Teraz możemy to w końcu zrobić. Tak więc, akcja. Kamera! Bez zauważenia przekradamy się do środka operacyjnego. Tak szuszu. Ale jesteśmy profesjonalni dzisiaj. Blady taki, wiesz. Przekradamy się do środka operacyjnego. Tak szuszu. Dobra, teraz za mną. Dzień dobry. Jakby nigdy nic, przechodzimy koło fotelu i koło kanapy. Można powiedzieć, że jesteśmy stałymi klientami tego. Ej, menedżera ktoś chyba zobaczył. Tu jest? To... Tam jest menadżer? Nie gadaj, że tam gada. Nie, to nie jest menadżer. Nie. Szybko, szybko, na co czekasz? O, już mogę. No czekałem na tego typa, no. Przecież stał obok nas. Ej, tutaj typiera się patrzy. Czarny! Ale ona to już tak już patrzy. Patrzyła. Czarny! Trzecie podejście patrzy. Czarny! Czarny! Ja bym wziął ten drugi czarny. No wygra kolor. Żółty! To jest ciężka decyzja. Czy żółty? Idzie do ciebie strażnik, ale chyba zdążysz. Jeden. Chodzimy. Czego chcesz, dziewczyno? Ja wiem! O, strażnik jak się tam wychyla, jak Gresus. Patrz! W gówno wdepnął. Co nie? Kto? Strażnik. To agresywnie. Dobra, poczekajcie, dużo strażników jest. Zaczekajcie, jak się spokoi trochę. Dobra, ja idę na górę, tam sobie otworzę i będę wam podpowiadał. Nie, ale nie wiem, czy to dobry pomysł, bo strażnicy potem się chodzą. A tu jest piła. Chciałeś piłę? No, na cicho. Na głośno miało być. Masz piłę? W dupie. Mam ciętą ripostę. Czyli co masz? Kurde, a ja się boję, że nie wiem, gdzie jest menadżer. Ja się boję, że ma pistolet bez tłumika, to zmienię go na inny. O, faktycznie, to może być mało korzystne. Ile to jest ludziksów? No, ludziksów. Męczą mi się ręce. Ludziksy... Menadżer jest na górze. Gdzie? Idę do pokoju. Tego po lewej? W schodach, tak, tam po lewej. Tak, do swojego pokoju? A do tego... Nie, tam po lewej gdzieś. Trzeba ma paczkę. Już dwie. Korencji. O chuj. Nie widzi was. Spoko. Hadesiak, uważaj. No właśnie, dobra. Tutaj mam cywila, menadżer jest spoko w swoim gabinecie, co nie? Ale ten... Wiecie co z nim zrobić? Nie, teraz nie. Hadesiak. Nie wiem, czy on nie pójdzie do Hadesiaka. Jest menadżer, ale beka. O, menadżer. O, nic nie usłyszał strażnik, nie? Down on the ground. Ja tutaj słyszę, on tam nie słyszy. Menadżer się zastanawia nad życiem. Może ja się zastanawiam, czy zabić tego cywila po prostu, nie? Spoko. Menadżer idzie i patrzy się z okienko. Dobra, cofnijmy się. Może tu przyjdzie zaraz. Plaga. Nie przyjdzie? Tu jest menadżer. Ja bym go glebnął. Ale tak przy... Dobra, glebnijmy go i szybko zapakujemy. Glebnij go. Szybko, zabij go. Hadesiak, zabij go. Połóż go. Uderzeniem. No, to nie wiem, dobry. Schowaj go tam w tym pokoju. Ja się zastanawiam przy tego swojego. Strażnicy do was idą. Strażnicy, schowaj go w tym pokoju po prostu. Dawaj, szybko. Dobra. To cofnął się strażnik w ogóle. Kifart. Dobra, połóż się tuzią. Ej, co jest? Kogo zauważył? To czyli w szybę. Spadł ze schodów, patrz. Ej, szybko, ogarniam tego strażnika, szybko. Dobra, ogarniaj. Cywil tu jest, zabierzcie go. Patrz, co jest grane. Jak się nazywa? Carson Daniels. Ej, ogarnijcie cywila. Ogarniam już. Weźcie go, sprzątnijcie, bo nie ma... Sprzątnijcie go od razu. Sprzątnijcie go. Nie ma sensu, zabijcie go. Mam go. Bo cywila. 6000. Szybko, spadajcie. Chuj na dole, chuj! Kurde, tak blisko. Ale kogo on zobaczył? No nie. No ktoś tam biegał. Ktoś usłyszał. Kurde. Nie, może usłyszał hałas, jak ciało upada. Tak, to chyba nie zwróciło uwagi za bardzo. No. Ej, to wychodzi na to, że to jak raz uderzysz, to jeszcze nic. To jeszcze nic, jak pęknie całkiem, to wtedy jest znikanie. No. Nie, no, to tak dużo mówić. Możemy zrobić to na głośno, co? Na Death Wishu. Wszystkich strażników. Nie, na Death Wishu. Na głośno, jak ty chcesz na głośno? Wiem, ale spróbować można. No co ty gadasz, gościu? Dobra, to a propos rozgrzewki, to dopiero teraz się...